Cześć Monika, niezwykle miło Cię widzieć i gratuluję Ci dobrej fuchy. Gratuluję Dziękuję Ci bardzo. Dobrej fuchy. Jesteś Widzisz, jak ja się żoną Konstancina? Co? Nie, jestem żoną Warszawy. Tak, jeszcze lepiej, jesteś żoną Warszawy. Co Cię skłoniło, żeby przyjąć tę propozycję? Ponieważ ja zamierzam tańczyć w Tańcu z Gwiazdami i wysyłam tą prośbę, ja firmuję od lat i mam nadzieję, że ten program pomoże mi. I tak, to jest główny cel generalnie, bo ja zawsze marzyłam, żeby tam zatańczyć. Mam nadzieję, że moje głosy ludzkie nie idą pod niebios, zostanę wysłuchana. I tyle, no, po prostu. A potem to jest świetna zabawa, mam piękne zdjęcia, jak widziałeś, na billboardy, będę wisiała na billboardach. Spełniam marzenia, jestem żywym przykładem na to, o czym zawsze od lat mówię, że warto wierzyć. Jest nowy format, którego my jeszcze nie znamy. Za granicą gdzieś tam on się pojawiał. O co chodzi? Co wy tam będziecie robić, dziewczyny? To jest zupełnie inaczej nowy format. To jest w ogóle hit. W ogóle podobno jest to hit jesiennej ramówki, więc mega się z tego cieszę. I w ogóle hit światowy już. Tak, to jest hit światowy. To nie jest tak jak w porównaniu z innymi programami, że my się nie będziemy widywać. My się widujemy, są różnego rodzaju atrakcje, spotykamy się, jeździmy na masaże, na spotkania, na kolacje. Są intrygi, są awantury, są stresy, są różne rzeczy. Wychodzą rzeczy nieszczere. Ja jestem po prostu mistrzem szczerości, także przełamuję stereotypy. Jestem idealną osobą na idealnym miejscu. W każdym programie jest czarny charakter. Czy ty tym czarnym charakterem będziesz? A broń się, Panie Boże, ja jestem królową Principes. Ja jestem kobietą, która zawsze chce wspierać kobiety i wspiera je, która głosi słowo do kobiet. I nie jestem żadnym coachem, a po prostu w życiu swoje przeszłam i uznałam, że Principesa przemówi do ludzi. I kiedy dostajesz z powrotem taką informację zwrotną, tak jak ostatnio powiedziałam, dziewczyna pisze, Monia, dzięki za tego TikToka o tym, żeby się badać. Dzięki Tobie wiem, że powinnam zrobić wcześniej, jestem w trzecim stadium raka szyjki macicy. I co masz powiedzieć? Super. Druga dziewczyna mówi, już mnie nie bije, wyszłam z domu. A to są zwykłe TikToki, czasami są wulgarne, czasami są krzykliwe, ale tak naprawdę znalazły swoją rzeszę fanów i prawda jest taka, że zasięgi moje TikTokowe są ogromne, zbanowali mi konto, dziękuję bardzo. No dobra, no ale wróćmy do tego programu. To jaką rolę tam będziesz pełniła? No, jakim charakterem w tym programie jesteś? Ja jestem bombą atomową, którą wrzucono do programu, która jest szczera, uśmiechnięta, bez kija w dupie, po prostu taka normalna laska, normalna dziewczyna, która nie siedzi tam gdzieś w chmurach, a swoje w życiu przeszła i chciałaby po prostu tam wnieść tak powie świeżości, normalności, naturalności, wygłupu. Mam taką jedną koleżankę, dwie takie, które są też takie bardzo, bardzo takie żywe i też takie uśmiechnięte i wydawać by się mogło, że może z pozoru wyglądają na takie sztywniary, są zajebiste. Także no co będę? Będę wzburzała wodę w szklance. A ile masz tam koleżanek, za którymi nie przepadasz? Bo wiesz, w każdej grupie znajdziemy kogoś, kto nam przypadnie na pewno i kogoś, na tapecie, kto nam nie przypadnie. Która mi nie przypadła w ogóle do gustu. No, po prostu dlaczego? Jej nie lubię. Dlatego, że jest po prostu nieprawdziwa i myślę, że kamery wszystko zarejestrują i to pokażą. Nieprawdziwość jest straszna. A jeszcze przy okazji, jak mówisz, że jesteś prawdziwa, no to no i to się nie ima, jesteś podjudzaczem całej, wiesz, no kilka kobiet w jednej bandzie, to i tak trudno, żeby nie było awantury, no. Zawsze będzie jakaś awantura. Wiadomo. Przecież my się czepimy tego, co się jeszcze nie wydarzyło. Nie możemy za dużo zdradzać, nie ale możemy. Jak wykryłaś tę fałszywość? Dowiedziałam się po prostu, jakie poznajomości, ktoś mnie znał 3 godziny, zamienił ze mną 4 słowa, a sprowadził mnie jako osobę niżej siebie. Nie można kogoś oceniać po 3 godzinach, kiedy ją zobaczysz. No nie możesz tego zrobić. Poznaj człowieka, a potem wypowiedz się na jego temat. Nie musisz się z nim dawać, nie musisz go lubić. Ale nie wyciągajmy wniosków pochopnie, bo świat składa się. Żyjemy w kraju, w którym Korwin Mikke mówi, że mamy pół mózgu. No to chciałabym, żebyśmy pokazywały, że mamy cały mózg, a Korwin Mikke ma pół. A doszło do konfrontacji między wami? Będziemy Oczywiście. Mogli sobie to zobaczyć? Jak znasz Monikę, znasz Principesa, to musisz być pewny, że tak, Monika nie zostawia niczego. Ja jestem z czego dumna, że ja w życiu prywatnym, w życiu zawodowym nie zostawiam nic na później. Ja wyjaśniam tu i teraz. No, a jak ty się czujesz w takich konfrontacjach? Sprawia ci to przyjemność? No nie, ja po prostu, ja się w ogóle źle czuję, że ktoś mi dupę obrabia. Wystarczy, no dobra, ale niektórym może się wydawać, że tobie sprawia przyjemność. Nie, absolutnie takie kłócenie. Nie, ja się z nikim nie kłócę. Ja po prostu wypowiadam swoje zdanie i ja nienawidzę się kłócić. Jestem osobą, która jest ostatnia do kłótni. Jestem ostatnią osobą, która uwielbia konfrontację i która uwielbia się kłócić. Ja jestem osobą, która woli, bo nie ma chatki bez łatki, mówi się, ale ja wolę zgodę. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ale jak mi jakaś kobieta depcze po nogach, ja jestem kobietą, która dużo w życiu przeszła. Wiesz, jakby nie jestem spod krzaka, nie wiem, mama nie rzuciła pod krzakiem albo nie wyszłam z okna życia, tylko po prostu kobietą, która jest godna i pomimo, że ma temperament czy ma osobowość, no sorry, że ona jej nie ma. No wyobraź sobie pani, że się nie dajesz pani do telewizji.
Ja Ciebie kojarzę teraz ostatnio z Hiszpanią. Jak program wpłynął na Twoje życie tam? No jest mi w ogóle bardzo smutno, bo ja przyjechałam tutaj na promocję książki, miałam praktycznie wyjeżdżać, otrzymałam telefon z produkcji, że Monia, hej, hello, jesteś idealna do tego programu, musisz tutaj przyjść. No więc mówię, dobra, Polsatowi się nie odmawia, przede wszystkim masz swoje marzenia, jakim jest taniec z gwiazdami, więc mówisz, nawet jakbym miała w tym tańcu zatańczyć jeden odcinek, to ja po prostu chcę tam być. W życiu odcinam marzenia i jestem żywym przykładem na to, że można i chciałabym, żeby inne kobiety, które siedzą czasami w mieszkaniach, w domach patologicznych, które nie mają wsparcia, supportu, które nie wspiera mężczyzna. Umówmy się, jest wiele kobiet, które są mega zdolne, a boją się wyjść z cienia i dlatego ja jako królowa Principes po prostu pokażę im, że dziewczyna z normalnego domu po przejściach może osiągnąć sukces. Także otóż jestem, tęsknię za domem, tęsknię za psami, tęsknię za dziećmi, ale cóż mam zrobić? Życie to wybory, a 5 minut czy taką szansę nie dostaje się zawsze. A jak odnajdujesz się tu w tym warszawskim życiu? Bo już trochę tam, wiesz, przestawiłaś sobie te wszystkie klepki na Hiszpanię. Mi kiedyś mówiłaś, że to zupełnie inny mood. No i jak się odnajdujesz w tym moodzie warszawskim? Wiesz co, nie mam czasu się odnaleźć, bo tak naprawdę jesteśmy cały czas na planie, więc tak naprawdę jestem zmęczona pracą, więc wracam do domu, śpię, wiesz, w łóżku na przykład ze wszystkimi stylizacjami z boku, które leżą. Staram się odnajdywać, mam takie kryzysy. W niedzielę miałam taki kryzys. Leżałam i nie siało mi się nic. Totalnie byłam zmęczona psychicznie, bo jednak też każdy musi odpocząć. Ja odpoczywam na przykład łowiąc ryby, zbierając grzyby. Nie ma grzybów, na ryby nie pojadę, bo jest za daleko, więc ta tęsknota jest. Czuję się samotna. Znaczy, ja czuję się samotna, nie będąc samotnym człowiekiem, tak? Bo jestem wśród najbliższych przyjaciół, obok mojego partnera, obok moich dzieci, ale mimo wszystko człowiek czuje się samotny i show biznes nie jest taką prostą taką strukturą, która po prostu daje ci tylko najlepsze, bo niestety coś za coś. Musisz zrezygnować, ale na szczęście moi najbliżsi stoją na wysokości zadania, mówią, słuchaj, dasz radę, idziesz Principesa do boju, do bólu, idziesz, wiesz, po swoje i realizuj swoje marzenia, więc ja im za to bardzo dziękuję, bo wsparcie rodziny jest najważniejsze i każdemu tego życzę. Oni są tu czy tam? Nie, no tam siedzą z pieskami, kąpią się w basenie, jest 40 stopni, jest cudownie, jedzą pyszne chorizo, jedzą pyszną focaccię i super sałatki, no ale co mam zrobić? No ja nie mogę pływać w swojej basenie. Czyli jedynie macie kontakt wideo. FaceTime? Tak. Aha, dobra, wiem, że sprzedałaś dom w Warszawie, żeby kupić tam dom. Mhm. Gdzie ty teraz mieszkasz? W domu. Kupiłaś sobie dom, czy nie, co? No mam, czy wynajęłaś? Mam, nie, nic nie wynajmuję. Mam jakieś tam kilka nieruchomości, także daję sobie radę. Czy ty jesteś prawdziwą bizneswoman? No słuchaj, ja jestem założycielką i founderką Petgrama. Petgram to jest portal GPS z GPS-ami dla zwierząt, który został stworzony. Dostaliśmy ponad 4 miliony dotacji od państwa. Uwierzono w mój startup. GPS-y dla zwierząt, czyli bezpieczeństwo. Gdziekolwiek, gdzie nie pójdziesz, możesz zbierać punkty. Te punkty możesz przeznaczać na schroniska, na różne karmy, na różne zabawki, więc to jest też portal społecznościowy, na którym mamy zdjęcia naszych psiaków. Mamy też surykatkę, która biega w GPS-ie. Mieliśmy psa, który pojechał z Tarnowa do Krakowa i nasi chłopcy, bardzo zdolni informatycy, którzy monitorowali, gdzie jest pies i mówią, że jest w autobusie i ten pies jedzie po prostu do Krakowa i właścicielka go odebrała z Krakowa. Więc jakby to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o podcasty Radia Rutyna, czyli kręcę te podcasty Radia Rutyna, które są nominowane w tej chwili do Best Stream Awards, więc super, bo po roku Ale odbiłaś od mieszkania do jakichś swoich sukcesów. No ale nie, do, no pytasz mnie jakby czym, to książka. A jeżeli chodzi o mieszkanie, no to jakoś sobie daję radę, no mam kilka mieszkań, więc jakoś jest fajnie, no. Dobra. Jest gdzie mieszkać, na dworcu nie mieszkam. Dostałaś 4 miliony dotacji od państwa, jakie wykorzystałaś? No wszystko na GPS-y, na rozwój firmy, to jest spółka akcyjna, weszliśmy na giełdę, także no cóż mam powiedzieć, no jestem z siebie bardzo dumna. Pracuję z fantastycznymi ludźmi, Fundusz Czterech Kobiet uwierzył w ten projekt, aniołowie biznesu, dwóch aniołów biznesu, więc otóż jesteśmy, rozwijamy się, pomagamy zwierzętom. Ja zawsze pomagałam zwierzętom, jak wiesz, 2 lata temu zebrałam ponad 200 tysięcy na psy, które przemarzały do beczek. W ciągu 5 dni pomogliśmy, ja zawsze się udzielam, bo zwierzaki są moją miłością, moją siłą. Uważam, że człowiek czasami jest okrutny, a zwierzaki są cudowne. A ile z tych 4 milionów mogłaś sobie wziąć Nic dla siebie? Nic nie mogłam sobie wziąć, bo to jest jakby, to jest wszystko inwestycja, tak? To wszystko musisz się rozliczyć, wytworzyć. Przecież ja stworzyłam własny GPS, on był produkowany, wyprodukowany razem z obrożami, promocje, PR i wszystko inne, pracownicy, firma. Więc to wszystko kosztuje. Właśnie z Polsatu mamy karty w tych GPS-ach, więc też fajnie, w dobrych to wszystko wygląda finansowo w warunkach, więc jakby, no idziemy, rozwijamy się, tak? Zostać spółką akcyjną. Ja jestem mega dumna. A łatwo jest dostać takie Nie. dotacje? Trwało to 2 lata. Dlaczego tak długo? Gdzie się to przyciągało? W którym miejscu? Dokumenty, jeszcze raz dokumenty. Wiemy, że żyjemy w kraju, w którym wszystko musi być udokumentowane, ale wiara 4 kobiet z funduszu Black Swan sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, więc chyba to jest najważniejsze i że uwierzono, że te zwierzęta to jednak jest coś ważnego. Ja uważam, że tak teraz jest okres wakacyjny, więc za chwilę te zwierzaki zostaną w domach, często są porzucane, więc ja też mówię zawsze, warto w życiu zastanowić się, czy mieć psa, czy nie, więc wracając do wszystkiego, jest zajebiście.
To już tak kończąc temat tych dotacji, a co w sytuacji, jakbyś to zdefraudowała? To byłabym w więzieniu pewnie dla kobiet jakimś. Ale nie zamierzam tam być, ponieważ kocham życie i luksus. Czyli księgowa czuwa nad wszystkim. Nie, no wszyscy. Ja się do papierów nie nadaję. Absolutnie. Ja jestem zawsze bardzo zdenerwowana, jak mi coś pytają, bo ja i tak nie wiem, o co tam chodzi. Ja mam od tego jakby panie cudowne, Marzenkę i Iwonkę, które wszystko sprawdzają i Joannę Mirek, którą serdecznie... Słuchajcie, Asia to uratuje mi życie, to jest wspaniały anioł. Taką księgową mieć, to po prostu kreatywną, to każdy powinien mieć. Także, kreatywną, a w jaki sposób kreatywną? Ona po prostu powie: Monika, tu jest źle, tam jest źle, tu trzeba zrobić tak, to jest źle, głupio myślisz. I ja wiem, że jak Asia powie, że tak ma być, to tak ma być. A co byś zrobiła, jakby te dziewczyny cię wystawiły na więzienie? Bo wiesz, czasem jest tak, że te księgowe nie, no proszę, opuszczają nie... statek, a posłuchaj, Monika Goździalska leci. Ja rozumiem, że ja żyję w Nibelandii, w swoich różowych okularach, ale niemniej jednak mam fantastyczne osoby, którym ufam. I już to nie trwa 2 lata, to już jest kilka lat, w którym pracujemy razem i zawsze każda złotówka się zgadza, więc chyba, żeby iść do przodu, trzeba mieć koło siebie zaufanych ludzi, a to jest najważniejsze. Przy dużych pieniądzach trzeba mieć mądrych ludzi obok siebie. Ostatnie pytanie. Proszę. Skandal. Skandal się wywołał, bo naszej ostatniej rozmowie na premierze... Nie, to nie była premiera. Co to w ogóle było? To nie była premiera książki. To było takie spotkanie, no, nie? Tak. To właśnie na tym spotkaniu sobie rozmawialiśmy. Skandal. O Agnieszce. Agnieszka powiedziała ci, że ty nie jesteś dla niej żadnym autorytetem. Powiedziała to? Nie tak. Czytałam, bo ja nie czytam nowości, wiesz? No tak, nie jesteś dla niej żadnym autorytetem, jakbyś się do tego odniosła. Że mam to w dupie. Wow. Mam to w dupie. Generalnie co mnie to obchodzi w ogóle? Nie jestem, ja nawet nie... Przecież to by było przykre, jak była dla niej autorytetem. Ona by zaczęła żyć w Nibelandii, zaczęłaby być bardziej rozrywkowa, wyjęłaby kij z dupy, a tam są zadry, jak się wyciąga. Więc lepiej niech ona nie chce być autorytetem twoim, Agnieszka. Nie, bez sensu. Nie. Mm-mm. Czyli w żaden sposób nie zabolało cię to i nie, no, teraz sorry, nie pójdziesz, no, i nie będziesz się żaliła. Nie, ja zaraz zacznę płakać. Po prostu jak można. Generalnie znasz mnie i wiesz, że ja... nie, no proszę. Szkoda czasu. Dziękuję. Przeszło, wyszło i pójdzie poszło, dalej. Tak. No to co, dziękujemy, czekamy na emisję tego super programu. No i tak właśnie. No, pozdrawiam wszystkich serdecznie, bądźcie dobrymi ludźmi. Tak. Pa, pa.